kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nabycia na kapitalbook.pl. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, przepraszam za tą chwilę, ale chciałem przygotować sobie tekst, który mam już napisany. Jest on potrzebny, żeby posłużyć się konkretnymi cytatami potwierdzającymi rzeczywistość, której współczesna władza chce zaprzeczyć. Rzeczywistość zdrady, takie zdrady prowadzącej do poważnego zagrożenia polskiej niepodległości, do ataku na Ukrainę, do zagrożenia całej Europy Wschodniej bezkarnością poczynań agresywnego sąsiada z północy i wschodu, czyli z Rosji. Mam mówić o odpowiedzi na zdradę i myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba w takim kontekście przypomnieć, jest fakt, że zdrada jest kategorią prawną. W polskim prawie, w prawie Rzeczpospolitej, po raz pierwszy został uporządkowany ten niestety ważny aspekt życia politycznego, jakim jest, jaki tworzy możliwość oderwania się od własnej wspólnoty, złamania podstawowej lojalności wobec niej i ataku na tę wspólnotę wspólnie z jej wrogami zewnętrznymi. Po raz pierwszy właśnie takie zagrożenie zostało opisane w Konstytucji Sejmowej, czyli w ustawie, bo dawniej nazywano ustawy konstytucjami sejmowymi, ze stycznia 1588 roku, tuż po wyborze Zygmunta III na króla Polski. Crimen perduelionis, zbrodnia zdrady. Zdrady polegającej na spiskowaniu z przeciwnikiem Rzeczpospolitej, z państwem obcym, wydawaniu mu fragmentów terytorium Rzeczpospolitej, działanie na szkodę Rzeczpospolitej. Dobre prawo, bardzo dobrze w szczegółach opracowane, pozostało niestety martwym prawem w naszej historii. I to jest część problemu, z którym my dzisiaj się stykamy. Ci, którzy porzucali wspólnotę Rzeczpospolitej i w imię własnych interesów decydowali się na współpracę z ościennymi albo dalej położonymi państwami na szkodę Rzeczpospolitej, pozostali bezkarni. Przykłady tego najbardziej drastyczne przytaczałem w tomie szóstym Dziejów Polski, gdzie mówiłem o czasach potopu. Czasach, w których nie tylko nasi przodkowie wykazywali się heroizmem w obronie ojczyzny, ale najpierw wielu z nich tę ojczyznę sprzedało, zdradziło, opuściło. Symbolem najbardziej drastycznym tej postawy, bezdyskusyjnym i nie mającym żadnego argumentu na swoją obronę jest Hieronim Radziejowski. Ten podkanclerzy koronny, który zdecydował się współpracować faktycznie z każdym wrogiem Rzeczpospolitej, do jakiego mógł dotrzeć, a więc z Chmielnickim na początku, potem z Tatarami, z cesarzem. Wreszcie w Wiedniu udało mu się znaleźć najlepszego współpracownika w osobie posłów, czy w osobie posła króla szwedzkiego i to on w dużym stopniu ściągnął na Rzeczpospolitą potop szwedzki. I ten człowiek pozostał całkowicie bezkarny, mimo że wcześniej został skazany przez sąd sejmowy właśnie z owego artykułu, z owej ustawy o zbrodni zdrady. To poczucie bezkarności, nie będę już wracał do tego, w jakich okolicznościach do niej doszło, jak utrwalał się ten system, w którym żaden z wielkich zdrajców nie mógł być ukarany, ponieważ traktowano to jako zamach na wolność obywatelską. Wolność, dla której największym zagrożeniem, jak uważano, jest własne państwo, własny król, własna silna władza wykonawcza. Ta bezkarność, która wynikała z utrwalenia takiego fałszywego założenia, przynosić będzie coraz gorsze owoce. Rodzić będzie możliwości dla mocarstw ościennych
wykorzystywania wolnościowego ustroju Rzeczpospolitej do dezorganizacji samych podstaw funkcjonowania państwa i wzmacniania jego możliwości obronnych przed agresją zewnętrzną. I nie tu miejsce i nie pora, by opisywać szczegóły tego smutnego procesu, który przebiega przez kolejne dziesięciolecia od czasów potopu aż do ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej. Ale przypomnę tylko najkrócej, że po raz pierwszy to hasło, iż nie niepodległość od własnego króla, od własnej władzy wykonawczej, ale niepodległość od sąsiadów jest podstawą wolności Rzeczpospolitej, rzucił Stanisław Konarski, przypominam go często i czynię to także tym razem, bo wydaje mi się jednym z najważniejszych myślicieli w całej naszej tradycji politycznej i jednocześnie jedną z najważniejszych postaci, a może najważniejszą w sformułowaniu na nowo pojęcia niepodległości. On w roku 1733, to jest wtedy, kiedy niepodległość Polski została otwarcie, jawnie i militarnie podeptana przez sąsiadkę, czyli przez Rosję, która wysłała dwa korpusy swego wojska, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, żeby narzucili obywatelom Rzeczpospolitej króla, jakiego chce caryca i cesarz Austrii, a nie takiego, jak chcą obywatele. I to skutecznie zostało za pomocą militarnej operacji wykonane w roku 1733, a opór został stłumiony, opór, który część obywateli stawiła zbrojnie w pierwszym de facto polskim powstaniu niepodległościowym, jakim była Konfederacja Dzikowska, ten opór został stłumiony. I wtedy właśnie ksiądz Konarski napisał broszurę Listy poufne czasów bezkrólewia, w którym przypomniał obywatelom, że najważniejszą rzeczą we wspólnocie politycznej jest troska o jej niepodległość. Bo jeżeli jej zabraknie, jeżeli pozwolimy, żeby obce dwory decydowały o tym, co się dzieje w naszym kraju, to nie będzie żadnej gwarancji dla naszej wolności. Gdzie się podzieje wasza wolność, gdy nie będzie już Rzeczpospolitej? Zadał to retoryczne pytanie Konarski. I szybko można było przekonać się, jak dramatycznie prawdziwe było to pytanie. Zależność od Rosji pogłębiała się, szeregi tych, którzy współpracowali z ambasadą rosyjską na zniewolenie Polski rosły. Rosły także wydatki ambasady rosyjskiej, która opłacała całkiem sowicie tych, którzy za pieniądze z nią współpracowali. Byli także współpracownicy ideowcy, nie zapomnijmy o nich. Nie wszyscy za pieniądze zdradzali Rzeczpospolitą. Niektórzy czynili to z przekonania, wierząc, że rzeczywiście bronią w ten sposób, odwołując się do sąsiadów bliższych czy dalszych, swojego ideału wolnego obywatelstwa, dla którego zagrożeniem jest sama niepodległość Polski, czyli wzmocnienie władzy, wzmocnienie armii. Bo ta armia, jak uważali owi w cudzysłowie ideowcy, może w pierwszym szeregu zagrozić obywatelom, a nie bronić ojczyzny. Ta sytuacja utrwala się, jak wiadomo, w pewnym sensie w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, narzuconego oczywiście przez Katarzynę, ale jednocześnie rośnie już posiew tej myśli niepodległościowej, rzucony przez Stanisława Konarskiego, rośnie w dwóch postaciach. Z jednej strony jest to czyn zbrojny, niepodległościowy, na pozór desperacki, a przecież nie bez sensu. Ten czyn, który znajduje nowe imię, wielkie imię, Konfederacji Barskiej 1768-1772. Ten czyn nie był bez sensu, nie był mimo swojej desperacji, mimo swojej nieuchronnej przegranej w starciu z oczywiście potęgą rosyjskiego imperium, nie był bez sensu dlatego, że utrwalił w przekonaniu tysięcy swoich uczestników i rodzin, później ich dzieci, wnuków, że wystąpienie w obronie niepodległej ojczyzny jest najważniejszym obowiązkiem, jest najważniejszą ofiarą, na którą w pewnej sytuacji, w pewnych okolicznościach trzeba umieć się zdobyć. Taki był sens tej konfederacji. Ale drugi sens tego zmieniającego się w formach także oporu przeciwko zniewoleniu
nadały reformy wprowadzane przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten sam król, który był mianowańcem Katarzyny i który w pewnym sensie hańbił tron polski, nie on pierwszy, takim właśnie sposobem swojego wyboru, jednocześnie miał autentyczny program podniesienia Rzeczpospolitej, zreformowania jej instytucji, aby mogły one przygotować lepiej państwo do walki o niepodległość, do pracy nad niepodległością, kiedy będzie sprzyjający moment. I jednym z przejawów tej właśnie pracy reformatorskiej było wydane w roku 1776 przez Sejm prawo o zdradzie. Prawo, które reformowało to liczące już blisko 200 lat stare prawo z Rzeczpospolitej, precyzując, że każde wchodzenie w zmowę z innym państwem, której to zmowy może być skutkiem szkodzenia Rzeczpospolitej, podpada pod kategorię zdrady. A więc myślano o tym, co dostrzegano dookoła, bo tej zdrady było wszędzie pełno wtedy. Stworzono na nowo jakby podstawę prawne do sądzenia zdrajców. Oczywiście nie tylko to się zmieniło, pewne teoretyczne prawo, ale rosło pokolenie patriotów wychowanych w szkołach Komisji Edukacji Narodowej powołanej po pierwszym rozbiorze, w zreformowanych szkołach pijarskich, które zreformował jeszcze ksiądz Konarski. To pokolenie patriotów, które będzie przygotowywało wielką reformę Sejmu czteroletniego i jej najważniejszy owoc, Konstytucję 3 maja. I wtedy właśnie występuje Konfederacja Targowicka. Pokazuje tę niezwykle ważną książkę, niedawno wznowioną przez wydawnictwo Biały Kruk, pióra najwybitniejszego przedstawiciela warszawskiej szkoły historycznej, profesora Władysława Smoleńskiego, ponieważ po pierwsze, nie mam rzecz jasna czasu, żeby wchodzić teraz w szczegóły tej zbrodniczej działalności, jakiej na zawsze przykładem stała się Konfederacja Targowicka, ale po drugie dlatego, by zwrócić uwagę i zachęcić Państwa do sięgnięcia do tej książki, jak wiele postaw, jak wiele mechanizmów, można by tak powiedzieć, które są opisane w tamtej książce, książce poświęconej Konfederacji Zdrajców sprzed lat 200, już ponad 30. Pozostaje aktualnych w kolejnych dekadach, przy różnych okazjach, by tak rzec, i niestety staje się częścią naszej współczesnej rzeczywistości. Pozwólcie Państwo, że teraz sięgnę do opisu zdrady współczesnej. A ponieważ rzecz jest delikatnej natury, dlatego właśnie sięgnę do słowa napisanego i przemyślanego przeze mnie, by przywołać pewne, no można tak powiedzieć, argumenty potrzebne do zastanowienia się nad tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia i jak powinniśmy odpowiedzieć na tę zdradę, z którą dziś niestety borykamy się. Zacznę od cytatu. Polsko-amerykański sojusz jest nic nie wart, jest wręcz szkodliwy, bo stwarza Polsce fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Bullshit kompletny. Skonfliktujemy się z Niemcami, z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy, przepraszam za cytat, laskę Amerykanom. Frajerzy, kompletni frajerzy. Problem w Polsce jest taki, że mamy płytką dumę i niską samoocenę. Koniec cytatu. Radosław Sikorski potwierdził te słowa i z dumą autoryzował w rozmowie z opozycyjnym węgierskim portalem Valas Online. Minister kształtujący politykę zagraniczną Polski w latach 2007-2014 i ponownie od roku 2023 z wyboru Polaków wyjaśnił przy tej okazji zasady swojej polityki wobec Rosji. Cytuję. Robisz pozytywny ruch i czekasz na reakcję drugiej strony.
naszym pozytywnym ruchem było wycofanie polskiego weto wobec przyjęcia Rosji do OECD, Organizacji Rozwoju, skupiającej najwyżej rozwinięte państwa. To był ruch, który nas nic nie kosztował, ponieważ w naszym interesie jest zintegrowanie Rosji z zachodnimi instytucjami, których członkowie przestrzegają zasad. Koniec cytatu. Co dostaliśmy w zamian? Minister rządu Donalda Tuska nie ma wątpliwości. Warto było, bo dostaliśmy w zamian wizytę premiera Putina na Westerplatte 1 września 2009 roku, a także, cytuję znowu słowa ministra Sikorskiego, z moim rosyjskim kolegą Siergiejem Ławrowem przekonaliśmy ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, by zmienić zasady i ustanowić lokalny, bezwizowy ruch przygraniczny dla 3 milionów Polaków i Rosjan z obwodu kaliningradzkiego, co było ogromnym sukcesem. Koniec cytatu. Dziennikarz węgierski zapytał wtedy Sikorskiego, czy po agresji Rosji na Krym i Donbas nie uważa tej polityki wobec Putina za klęskę. Talleyrand Tuska odpowiedział, cytuję, nie, ponieważ zawsze trzeba próbować. Dokonałem również otwarcia w stosunku do Łukaszenki. Bez wielkich nadziei, że to zadziała, a jednak zadziałało, ponieważ pomogło Łukaszence w jego manewrach wobec Moskwy. Koniec cytatu. Po pełnym potwierdzeniu prawdziwości swoich nagranych słów, cytuję, o szkodliwości polsko-amerykańskiego sojuszu, Sikorski potwierdził także swoją opinię, że jeśli nawet PiS zdołał po 2015 roku sprowadzić amerykańskich żołnierzy i bazy do Polski, to i tak nie jest to żaden sukces ani gwarancja bezpieczeństwa. Dziennikarz węgierski skonkludował, że sternik polskiej polityki zagranicznej w latach 2007-14 nie wierzy widocznie w skuteczność artykułu 5 paktu NATO. I Sikorski tę konkluzję otwarcie potwierdził. Rozmowa, do której się odwołuję, z Walas Online, autoryzowana przez Radosława Sikorskiego, miała miejsce w grudniu 2018 roku. Rosja już od 4 lat prowadziła wojnę, otwartą wojnę przeciwko Ukrainie. Zastanówmy się teraz, jak byśmy się czuli dzisiaj, w maju 2024 roku, gdyby nie było na naszej ziemi amerykańskich baz i żołnierzy, których sprowadził PiS, gdybyśmy uznali, że sojusz z Ameryką to jest, cytuję ministra Sikorskiego, bullshit kompletny. Czy cokolwiek mogłoby zatrzymać Putina przed użyciem jego armii i bardziej niż na Ukrainie zaawansowanych broni przeciw Warszawie, kiedy widzimy już, jak zabija swoich braci, jak ich sam określa, w Kijowie? To pytanie warto zadać w kontekście innego, równie ważnego. Jakie są skutki tej polityki, którą Donald Tusk i jego minister realizowali wobec Rosji i Putina w okresie najbardziej zuchwałych postępów jej agresji w naszym sąsiedztwie w latach 2007-14? O tym, że Putin reprezentuje tradycję KGB i najbardziej zaborczego imperializmu rosyjskiego, wiedział każdy, kto ma oczy i uszy otwarte od samego początku jego niespodziewanej kariery jako wodza imperium. Od kosztujących życie setek Rosjan zamachów bombowych, jakimi torował sobie drogę do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w roku 2000. Poprzez dziesiątki tysięcy zabitych na jego rozkaz Czeczeńców, terrorem na taką skalę udało mu się przerobić Czeczenię w zaplecze kadrowe służącej mu armii morderców. Po zabiciu 500 dziennikarzy, opozycjonistów, na urodziny w październiku 2006 roku Władimir Putin otrzymał specjalny prezent. Głowę Anny Politkowskiej, najdzielniejszej dziennikarki tropiącej jego zbrodnie. 10 lutego 2007 roku na konferencji w Monachium Putin otwarcie wypowiedział wojnę Europie i Ameryce. Zimną wojnę, ale nie ukrywał, że jego Zachód jest dla Rosji śmiertelnym wrogiem i tak będzie traktowany. To już był otwarty przełom, którego nie można było przeoczyć inaczej niż ze złą wolą. Wolą udawania, że nic się nie stało.
Szukanie w takiej sytuacji współpracy z Putinem było więcej niż zbrodnią. Było błędem. I ten błąd postanowił popełnić Donald Tusk, budujący totalną alternatywę wobec wszystkiego, co robił jego wewnętrzny rywal, czyli PiS. W tym wobec polityki wschodniej realizowanej przez nie tylko rząd PiS, ale także właściwie przez wszystkie rządy polskie po 1991 roku. Ów konsensus łączący wszystkie rządy w kwestii polityki wschodniej do czasów Tuska symbolicznie nazywany był linią Giedroycia, a można go streścić tak. Budujmy najpierw stabilne, jak najlepsze relacje z Litwą, Białorusią i Ukrainą, by potem ewentualnie próbować rozmawiać z Rosją. Nie odwrotnie. Z Białorusią się nie udało, nie z polskiej winy. Z Litwą bywało trudno, ale w kwestiach polityki międzynarodowej do 2008 roku łączyła nas z Wilnem bardzo efektywna współpraca, zwłaszcza we wspólnym wydaniu prezydentów Kaczyńskiego i Adamkusa. Najważniejsza oczywiście w tym pasie naszych wschodnich sąsiadów jest Ukraina. I to uznawali wszyscy premierzy rządów RP. To właśnie postanowił złamać, przekreślić Donald Tusk. Po wygranych jesienią 2007 roku wyborach, odcinając się od tej linii politycznej, którą wciąż reprezentował prezydent Lech Kaczyński. Moskwa najpierw. To było hasło nowej polityki wschodniej, jakiej nie żyrował wcześniej nawet rząd Oleksego czy Cimoszewicza. I tam właśnie, nie do Kijowa, w odróżnieniu od wszystkich bodaj swych poprzedników od czasów Jana Olszewskiego, pojechał w lutym 2008 roku Tusk. Jeden z najbliższych jego doradców, Bartłomiej Sienkiewicz, uczynił znakiem firmowym odrzucenie dogmatu Giedroycia i w cudzysłowie chłodny realizm w stosunkach z Ukrainą zwłaszcza. Radosław Sikorski natomiast reprezentuje konsekwentnie jedną myśl. Rozmawiać trzeba z silniejszymi sąsiadami, z Rosją i z Niemcami, nawet na kolanach. Na słabszych natomiast można krzyczeć albo ich zignorować. Wyłożył to nawet w ministerialnym expose w Sejmie w marcu 2011 roku, kiedy stwierdził, że miejsce naszych partnerów w polityce zagranicznej powinien wyznaczać po prostu poziom ich PKB. Cytuję słowa Sikorskiego. Nasz PKB to 1/3 gospodarki rosyjskiej, ale przewyższa ukraiński 2,5 razy, a litewski 13 razy. Koniec cytatu. Czyli Ukraińców, a już zwłaszcza Litwinów, można kompletnie lekceważyć, pluć na nich, bo są mniejsi od nas. Radosław Sikorski stwierdził, że trzeba stawiać na Moskwę. Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie skompromitowała się sama. Stany Zjednoczone wycofały się z czynnej polityki w Europie Wschodniej. Nikt w Europie nie chce, jak to określał Sikorski i Tusk, rusofobicznej Polski. Te argumenty służyły w istocie rozścieleniu czerwonego dywanu pod nogami jednego tylko partnera na wschodzie, Władimira Putina. Taki wybór miał jednak swoje konsekwencje. Kiedy Putin na początku 2008 roku pierwszy raz przystawił pistolet gazowy premier Ukrainy Julii Tymoszenko do głowy, nowy minister Radosław Sikorski manifestacyjnie pojechał do Moskwy, nie do Kijowa, by dać wyraz solidarności z Putinem przeciwko Ukrainie. Polska bliżej Rosji w gazowym konflikcie z Ukrainą. Pod takim tytułem Wall Street Journal polskiej edycji komentował tę wizytę w styczniu 2008 roku. Siergiej Ławrow wykorzystał ową okazję, by przekonać Ukraińców, że gaz z Rosji do odbiorców w Niemczech czy Austrii nie musi płynąć przez Ukrainę, ale można ją ominąć przez Polskę. Nasz kraj wystąpił w tej argumentacji w roli, w jakiej występuje w następnych latach Nord Stream 2. Do jakich rezultatów to prowadziło, świadczy nie tylko powszechnie znana umowa gazowa podpisana przez wicepremiera tego rządu Pawlaka z Gazpromem. Przypomnijmy, że w ślad za Sikorskim do Moskwy udał się na kolanach Tusk. W
czasie tej wizyty 10 lutego 2008 roku Putin miał zaproponować polskiemu premierowi udział w rozbiorze Ukrainy. Tak to relacjonuje Sikorski, cytuję. Była to jedna z pierwszych rzeczy, jakie Putin powiedział premierowi Donaldowi Tuskowi w czasie jego pierwszej wizyty w Moskwie. Mówił, że Ukraina jest sztucznym krajem, a Lwów jest polskim miastem i dlaczego by nie załatwić tego wspólnie. Koniec cytatu. Tusk nie odpowiedział, ale też z niepozbawionej przecież znaczenia propozycji nie przekazał żadnej notatki ani prezydentowi Rzeczpospolitej Lechowi Kaczyńskiemu, ani nie poinformował o takich sugestiach Kijowa. Za to, kiedy Sikorski w 2014 roku ujawnił w rozmowie z portalem Politico ten fakt, kompromitujący totalnie Tuska jako poważnego i lojalnego wobec własnego państwa polityka, premier zmusił natychmiast swojego podwładnego do żałosnego odszczekania niewygodnej informacji. Jak było naprawdę? Naprawdę było jasne, że Tusk zabiegał ze wszystkich sił o to, by móc udowodnić, że zdoła zaprosić Putina do Polski i pokaże, iż potrafi osiągnąć to, czego nieudacznicy z PiS-u nigdy nie potrafili, czyli reset z Kremlem. Na przywitanie Putina na polskiej ziemi na Westerplatte 1 września 2009 roku minister Sikorski ogłosił w Gazecie Wyborczej najbardziej haniebny w historii polskiej dyplomacji po 1991 roku tekst, w którym stwierdził, iż Rosja nigdy, tak jak w owym momencie, nie hołdowała zasadom wolności i demokracji i nigdy nie była w tak dobrych stosunkach z Polską. Dlaczego pozwoliłem sobie nazwać ten tekst haniebnym? W tym samym bowiem czasie, w końcu sierpnia 2009 roku, dogorywał w więzieniu moskiewskim prawnik Magnicki, jedna z najbardziej znanych na świecie ofiar bezwzględnego reżimu Putina. Wtrącono także właśnie do obozu wybitnego historyka Michała Supruna za ujawnienie prawdy o gułagu. Na ulicach Moskwy przedstawiciele mniejszości narodowych byli akurat wtedy dziesiątkami zabijani przez związaną z milicją organizację Białe Wilki. I o tym wszystkim wiedziano i mówiono. Dokładnie też w tym samym czasie, kiedy Putin był na kolanach witany przez premiera Tuska i ministra Sikorskiego na Westerplatte, armia rosyjska na manewrach przy granicy z Polską ćwiczyła całkiem oficjalnie w obecności obserwatorów z NATO rozwinięcie akcji po taktycznym ataku nuklearnym na Warszawę. Tak jest. Dziś taki scenariusz bierzemy już na serio. Płaszczenie się przed Putinem w owym momencie miało usprawiedliwiać to, że udało się doprowadzić do jego obecności na uroczystościach, które przypominają fakt, iż druga wojna zaczęła się od napaści na Polskę. Zatem wygramy ważną batalię w polityce historycznej. Ale co naprawdę powiedział Putin na Westerplatte? Coś, co zaszokowało media światowe, a co sprzyjające rządowi i szczelnie go ochraniające media w Polsce całkowicie ten właśnie najważniejszy aspekt przemówienia Putina przemilczały. Dlatego państwo mogą nie pamiętać tego, co Putin powiedział na Westerplatte. A powiedział to. Druga wojna to skutek niesprawiedliwego potraktowania dwóch wielkich państw, Rosji i Niemiec, przez zwycięskie w pierwszej wojnie mocarstwa zachodnie. Niemcy i Rosja miały w tej sytuacji pełne prawo do się porozumieć, by tę niesprawiedliwość naprawić. To było wprost usprawiedliwienie paktu Ribbentrop-Mołotow i dalszej współpracy sowiecko-niemieckiej przeciwko Polsce. Tyle jeśli idzie o sukces w dyplomacji historycznej. Nas jednak tutaj interesuje także sprawa Ukrainy. Hołdowniczy sposób potraktowania Putina przez Tuska i ministra Sikorskiego na Westerplatte kontrastował najmocniej z lekceważeniem okazanym przez polskiego premiera, obecnej tam również premier Ukrainy, Tymoszenko. Minister Sikorski w swoim programowym artykule o nowej polityce wschodniej nawet nie wymienił Ukrainy. Na wschód od Polski była tylko Wielka Rosja. Sikorski udzielił wtedy, to jest w październiku 2009 roku, obszernego wywiadu
dziennikowi ojca Rydzyka. Tak jest. Może państwo nie wierzą, ale tak jest. Obszerny wywiad Sikorskiego w naszym dzienniku, w którym stwierdził z dumą, cytuję: chyba się nie mylę, że rozróżnienie na fazę piastowską i jagiellońską naszej strategii narodowej właśnie ja wprowadziłem do dyskusji publicznej. Koniec cytatu. Oczywiście on reprezentował tę słuszną fazę piastowską, odwrócenie się od, w cudzysłowie, jagiellońskich mrzonek, czyli od aktywnej polityki wschodniej, zostawienie całego wschodu Europy Rosji. Tak radykalne odwrócenie się Polski od Ukrainy miało na pewno jakiś wpływ na nastroje nad Dnieprem także. Czy przyczyniło się do ówczesnego zwycięstwa proputinowskiego Janukowycza nad Tymoszenko w wyborach prezydenckich? W każdym razie było przez proeuropejsko nastawionych Ukraińców dostrzegane boleśnie. Nowy Układ Warszawski, tak zatytułował jeden ze swoich numerów największy liberalny tygodnik kijowski, Ukraiński Tyżdeń, publikując na stronie tytułowej wielkie zdjęcie uścisku dłoni Tuska i Putina. Podtytuł także na okładce dopowiadał, cytuję: rząd Donalda Tuska popadł w dziwną zależność od Kremla. To stanowi zagrożenie tak dla Polski, jak i dla Ukrainy. Rząd Tuska był konsekwentny. W imię resetu z Putinem rozwalił nie tylko system energetycznej współpracy, jaki zaczął montować prezydent Kaczyński z udziałem Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Litwy, ale również zdecydował się postępować zgodnie z opisaną powyżej doktryną Tuska-Sikorskiego w sprawie projektu tarczy antyrakietowej, której istotny element Amerykanie zamierzali umieścić w Polsce. Kiedy tylko utworzony został rząd Tuska, zaczął pracę nad tym projektem wstrzymywać. Tak jak dzisiaj wstrzymuje pracę nad CPK. Już w grudniu 2007 roku Sikorski zaprosił na rozmowy o tarczy wiceszefa dyplomacji Putina. Zapytany przez dziennikarzy Papi TVN o sens tego kroku, odpowiedział, cytuję: to jest kurtuazja, ale w bardzo ważnej sprawie, w której nasz sąsiad wyraża bardzo kategoryczne zdanie, więc chcemy go wysłuchać. Lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. Koniec cytatu. Tak właśnie powiedział. Polska, która by nie zapytała Putina o zdanie w sprawie swojego bezpieczeństwa, byłaby według Sikorskiego narażona na utratę dobrej opinii. Trudno coś dodać do tej autocharakterystyki linii politycznej Tuska. Pewne światło na ciąg dalszy rzuca jednak depesza amerykańskiego ambasadora w Warszawie, Wiktora Esza, ujawniona przez Wikileaks. Cytuję: prezydent Kaczyński nie chce, żeby tarcza antyrakietowa stała się przedmiotem rozgrywki w Polsce i jest gotów oddać sukces Tuskowi i Sikorskiemu za zawarcie porozumienia, byle tylko było zawarte. Koniec cytatu. Biedny prezydent Kaczyński myślał, że chodzi tylko o walkę PO z PiS. Mylił się. Nie po raz ostatni. W sierpniu 2008 roku doszło do podpisania umowy w sprawie tarczy antyrakietowej. Prezydent dziękował wylewnie Sikorskiemu za współudział w tym sukcesie. Niestety, rząd Tuska zrezygnował z przeprowadzenia ratyfikacji tej umowy przez następnych 13 miesięcy. Aż się doczekał 17 września 2009 roku rezygnacji prezydenta Obamy z tego projektu. Dlaczego rząd Tuska odrzucił możliwość wzmocnienia naszej obrony od strony agresywnego rosyjskiego imperializmu? Bo udawał, że takiego problemu nie ma, a udawać musiał coraz bezczelniej. W tym samym sierpniu 2008 roku przecież rosyjskie kolumny pancerne ruszyły na Tbilisi. Zatrzymała je bezprecedensowa akcja dyplomatyczna prezydenta Kaczyńskiego, z której dziś przypominamy sobie te słowa: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie. A więc okazało się, że Putin jest zdolny do militarnej napaści na sąsiedni kraj i zmiany granic tym sposobem. I co z tego? Kiedy w listopadzie 2008 roku Lech Kaczyński pojechał wesprzeć ponownie zagrożoną Gruzję i konwój wiozący polskiego prezydenta pobliże stacjonowania najezdniczych wojsk został ostrzelany, wtedy Bronisław Komorowski błysnął takim bon motem. Cytuję: jaka wizyta, taki zamach.
No bo z 30 metrów nie trafić w samochód, to trzeba ślepego snajpera. Koniec cytatu. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej stwierdził, iż nie można wierzyć prezydentowi RP, nawet kiedy ktoś do głowy państwa polskiego niewątpliwie strzelać. To przecież nie mogli być Rosjanie. W końcu stycznia 2010 roku w kolejnym geście przyjaźni wobec Putina rząd Tuska zgodził się na umorzenie stwierdzonego prawomocnym wyrokiem długu Gazpromu za przesył gazu na zachód Europy przez Polskę w wysokości przekraczającej 1 mld zł. Smoleńsk wart jest więcej. Smoleńsk, czyli inicjatywa Tuska, by niezależnie od planowanej od dawna wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Katyniu z okazji 70. rocznicy zbrodni, zorganizować własną, ważniejszą, bo zaszczyconą obecnością samego Putina. Od grudnia 2009 roku najbliższy współpracownik premiera, szef jego kancelarii Tomasz Arabski, prowadził rozmowy z przedstawicielami Rady Ochrony Pamięci w sprawie przygotowań do wizyty w Katyniu, a jednym z głównych scenariuszy był wspólny w niej udział premiera i prezydenta. I już wtedy Arabski został ostrzeżony przez ministra prezydenckiego Mariusza Handzlika o próbie rozgrywania przez Putina konfliktu wewnątrzpolskiego przez organizację wizyty w Katyniu. Ta gra była oczywiście widoczna już wcześniej podczas organizacji wizyty premiera Putina na uroczystościach na Westerplatte. Tak się złożyło, że miałem okazję w tym czasie przeprowadzić obszerną rozmowę z prezydentem Lechem Kaczyńskim, opublikowaną później w Arkanach. Warto przytoczyć komentarz Lecha Kaczyńskiego do tamtej sytuacji. Cytuję. Moskwa grała teraz wyraźnie w taki sposób, by nie było tego strasznego prezydenta Kaczyńskiego w czasie obchodów 1 września w Gdańsku. Albo będzie Kaczyński, albo przyjedzie Putin. Na szczęście tego Tusk nie da sobie narzucić, by Moskwa decydowała, gdzie w kraju wolno być prezydentowi, a gdzie nie. Tak to mogło być w 1944 czy 1945 roku. Koniec cytatu. Jakże prezydent naiwnie nie docenił Donalda Tuska, albo jakże Donald Tusk naiwnie nie docenił Putina. Następnie wiemy, co się wydarzyło. Wydarzyła się, czy sama, katastrofa smoleńska. Wszędzie tam, gdzie wcześniej oglądano się na Warszawę z nadzieją na oparcie przez Polskę o Europę wobec rosnącego nacisku neoimperialnej w Moskwy, a więc w Kijowie, ale także w Tbilisi czy w Wilnie, nikt, ale to absolutnie nikt nie miał 10 kwietnia wątpliwości, że ręka służb specjalnych imperium jest zdolna do wszystkiego. Wszędzie, ale nie w Warszawie, tak myślano. W maju 2010 roku do Polaków zwróciło się w liście otwartym kilku wolnych Rosjan, m.in. Władimir Bukowski i Natalia Gorbaniewska. Warto zacytować słowa z ich listu. Cytuję. Trudno się pozbyć wrażenia, że dla rządu polskiego zbliżenie z obecnymi władzami rosyjskimi jest ważniejsze niż ustalenie prawdy w jednej z największych tragedii narodowych. Nie ma bardziej prostego i dosadnego określenia tego, co stało się między Polską a Rosją w sprawie tragedii smoleńskiej. Rezygnacja rządu Tuska z możliwości wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej poprzez śledztwo międzynarodowe ze wsparciem sojuszników z NATO, a nawet z domaganiem się najbardziej elementarnej przyzwoitości w postępowaniu strony rosyjskiej w tej sprawie, wszystko to przekonywało mieszkańców Europy Wschodniej, że na Polskę w dążeniu do tego, aby było tam więcej Europy, a mniej posowieckiego Wschodu, nie mogą już liczyć. Potem przyszły kolejne, jakże symboliczne wydarzenia. W ramach pogłębiania przyjaźni z Moskwą nie tylko oddano śledztwo w sprawie śmierci 96 polskich obywateli, w tym prezydenta, w ręce najbardziej łajdackiego systemu prokuratury na świecie. Na jego czele, przypomnę, stał prokurator Czajka, ten sam, który z ramienia Putina nadzorował wcześniej śledztwa, w cudzysłowie śledztwa, w czasie zabójstwa Politkowskiej, Litwinienki, a także rzekomych zbrodni Chodorkowskiego. Rząd Tuska poszedł jeszcze dalej. Zaprosił nie kogo innego jak Ławrowa do wygłoszenia dla wszystkich polskich ambasadorów zwołanych specjalnie po to do Warszawy, instruktażu na temat sposobu wprowadzenia skutecznej dyplomacji.
Tego na pewno można było się uczyć od godnego następcy Mołotowa. Podobnie jak techniki organizowania wyborów od szefa Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, odznaczonego przez prezydenta Putina orderem Aleksandra Newskiego za sprawnie przeprowadzoną akcję sfałszowania wyborów w Rosji. Polska Donalda Tuska zaprosiła tego właśnie specjalistę, Władimira Czurowa, by wyszkolił nasze komisje wyborcze. W końcu Putin już dla otwartego szyderstwa ogłosił w maju 2013 roku, że zobowiązuje FSB, czyli godną następczynię KGB, do zawarcia formalnej umowy z Polską Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, przez co przypomniał, że służby te, czyli FSB i służba mająca zabezpieczać polskie państwo, współpracują już mniej formalnie od pewnego czasu. Jak pisała wówczas Rzeczpospolita, Dziennik Rzeczpospolita, cytuję, według nieoficjalnych informacji FSB mogła dzięki tej umowie prowadzić szerokie i nie do końca kontrolowane działania w Polsce. Koniec cytatu. Donald Tusk się wtedy od sprawy odciął. Ale czy może się odciąć od całości polityki resetu z Putinem, a przede wszystkim od jej skutków? Przypomniałem garść faktów z czasu, kiedy Putin przygotowywał nową, otwartą agresję na Kijów. Kiedy w listopadzie 2013 roku PiS stwierdził potrzebę udzielenia efektywnej pomocy dyplomatycznej walczącej na Majdanie o niepodległość Ukrainie, minister Sikorski zareagował natychmiast swoim słynnym tweetem. Cytuję. Oczekuję od polityków PiS deklaracji, ile polskich miliardów chcą wpompować w skorumpowaną gospodarkę Ukrainy. Koniec cytatu. Krótko i na temat, ale może niezbyt dyplomatycznie. Gdyby jednak wtedy, zamiast nienawistnej polemiki z wewnętrzną opozycją, minister spraw zagranicznych największego europejskiego, należącego do Unii sąsiada Ukrainy, zajął się korektą swojej fatalnej polityki i organizowaniem nacisku na oficjalny Kijów w celu wyjścia z kryzysu, może nie byłoby tego, co jest dzisiaj. Na początku grudnia 2013 roku minister Sikorski niespodziewanie pojawił się na posiedzeniu Sejmowej Grupy do Spraw Ukrainy. Przyszedł, żeby zabłysnąć kolejnym bonmotem. Cytuję. Mówić, że gospodarka ukraińska nie jest skorumpowana, to tak jakby mówić, że Julia Tymoszenko jest dziewicą. Koniec cytatu. Potem poprawił, że nie żartował z dziedzictwa znajdującej się akurat wtedy w więzieniu ukraińskiej byłej premier, ale miał na myśli tylko jej uczciwość. Krytykę ze strony opozycji dla tych mało dyplomatycznych sformułowań odrzucił w sposób wiele mówiący o stanie polskiej debaty politycznej. PiS przestaje myśleć, kiedy przychodzi do relacji z Rosją. Wystarczy zamachać czerwoną płachtą rosyjską. To są odruchy niewolnika, który musi pokazać, że w ogóle istnieje. Koniec cytatu. Można by oczywiście uszczegółowić ten mój króciutki raport. Wiem, że ukaże się w najbliższym czasie, to mogę z góry zapowiedzieć, bo dowiedziałem się o tym od autora, bardzo ważna książka. Obszerna, bogato udokumentowana książka profesora Cęckiewicza pod tytułem Reset. To nie jest przełożenie tego programu, który został zakazany i zniszczony przez obecne władze telewizji, ale to jest książka z nowymi dokumentami w stosunku do tego, co było opowiedziane, przedstawione w tym zniszczonym przez cenzurę rządu Tuska programie. A więc tam będziecie Państwo mogli znaleźć bogate rozwinięcie przypomnianych tutaj tylko podstawowych tez, podstawowych uwag. Ale przypomniałem je, już kończę. Po to, by zwrócić uwagę, na czym polega istota współczesnego zagrożenia. Nie jest nim sama zdrada, bo jak powiedziałem, zdrada w naszej historii nie jest zjawiskiem nowym. Zjawiskiem nowym jest radykalne zaprzeczenie rzeczywistości. Usłyszeliście Państwo to, co usłyszeliście przed chwilą. Przypomnienie opinii ministra Sikorskiego o skrajnej, ślepej antyrosyjskości PiSu. Usłyszeliście Państwo to, coście usłyszeli, czyli dowody wskazujące na skrajnie proputinowską politykę rządu Tuska w latach 2007-2014. A teraz posłuchajcie Państwo tego, co zostało powiedziane przedwczoraj, w
wczoraj i przedwczoraj. Z Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Powiedział premier Donald Tusk w polskim Sejmie. Nie tylko matematycznie nie zgadza się to z faktami, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na okoliczności tych spotkań, w których rzeczywiście Donald Tusk i Lech Kaczyński brali razem udział z Władimirem Putinem. To jest Westerplatte, 1 września 2009 roku. Donald Tusk w lansadach, uśmiechach i ukłonach przed Władimirem Putinem rozciela ten czerwony dywan pod jego stopami i spaceruje następnie z nim w uroczej przyjacielskiej rozmowie po Sopockim Molo. Natomiast Lech Kaczyński wygłasza przemówienie, w którym zbija punkt po punkcie fałszywą narrację historyczną, imperialną narrację Putina ku furii, ku wściekłości Putina i Tuska obok niego siedzącego. Czy to jest jedno i to samo spotkanie? Jedna i ta sama rola? Drugie spotkanie, w którym Donald Tusk i Lech Kaczyński wzięli udział razem, a po drugiej stronie był Władimir Putin, to jest spotkanie 10 kwietnia 2010 roku. Mówię o tym z dreszczem na plecach, ale tak chyba należy rozumieć tę matematykę Donalda Tuska. On wymienia żółwiki, on, czyli Donald Tusk, wymienia żółwiki z Donaldem Tuskiem, a pod ich nogami leży ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Czyli zgadza się, spotkali się tyle samo razy, prawda? To nie jest tylko szyderstwo, to jest coś więcej. To jest nowy rodzaj kłamstwa. To jest bolszewickie kłamstwo. Zaraz powiem Państwu, co mam na myśli, byśmy zastanowili się, co można zrobić z taką metodą działania. Ale przypomnę dalsze słowa Donalda Tuska sprzed 2 dni w Sejmie. W 1992 roku, mówił Donald Tusk, Moczulski zwrócił się do posłów SLD, nawiązując do ich przeszłości politycznej. Rozszyfrował wówczas skrót PZPR jako płatni zdrajcy pachołki Rosji. Gdyby Moczulski ponownie zjawił się na sejmowej mównicy, słowa o pachołkach skierowałby w stronę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Koniec cytatu. Słyszeliście Państwo 3 czy 4 minuty temu, jak cytowałem ministra Sikorskiego, który mówił o obsesji antyrosyjskiej PiSu. Jest rok 2024 i Donald Tusk w Sejmie mówi, że PiS to płatne pachołki Rosji. Co się stało w takim razie w czasie rządów PiSu? Przypomnę Państwu, że gdyby nie ten rząd i jego tajne działania razem ze służbami wojskowymi Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przed lutym 2022 roku, ukraińskie wojsko nie byłoby przygotowane do obrony choćby przez jeden dzień przed napaścią rosyjską. Ale co się stało po napaści, po tej drugiej fazie, rozpoczęciu drugiej fazy ataku rosyjskiego na Ukrainę? Polska dostarczyła w ciągu 1,5 miesiąca pomocy zbrojnej Ukrainie, polegającej na dostarczeniu kilkuset czołgów, kilkudziesięciu śmigłowców, kilkudziesięciu czy ponad 100 transporterów opancerzonych w ciągu 1,5 miesiąca. Także samolotów, tych posowieckich samolotów myśliwskich MiG-29. Gdyby natychmiast właśnie od Polski nie dostała Ukraina tej pomocy, a przede wszystkim gdyby nie zorganizowano lotniska pod Rzeszowem jako centrum logistycznego zaopatrzenia dla Ukrainy, całego NATO dla Ukrainy, Ukraina nie wytrzymałaby tych krytycznych pierwszych 2 tygodni. Po prostu nie mogłaby się obronić i wojska rosyjskie stacjonowałyby, jeżeli by stacjonowały, nie chcąc iść dalej, tego nie wiemy, na linii Bugu, na linii Sanu nawet. Ale rząd PiSu postępował zgodnie
z tym, co minister Sikorski nazwał wcześniej antyrosyjską fobią. I pomagał bronić się sąsiadowi, wierząc, że realizuje w ten sposób polski interes, polskie bezpieczeństwo narodowe. Przypomnę, że w tym czasie rząd niemiecki, który jest takim zasadniczym układem odniesienia dla Donalda Tuska, dostarczył na Ukrainę 500 hełmów. To była cała pomoc niemiecka w tym krytycznym momencie, w tych krytycznych pierwszych miesiącach. Cała pomoc niemiecka dla Ukrainy. Czy rzeczywiście w takim razie można powiedzieć, że ten rząd okazuje się w istocie prorosyjski, proputinowski, mówię o rządzie PiSu? Ależ tak. Premier Tusk zapowiedział i media te, szczelnie ochraniające go, wszystkie najsilniejsze media, w tym to medium, które okrzyknęło się i słusznie, najbardziej opiniotwórczym medium ostatniego dziesięciolecia, mam na myśli Onet, bo Onet najwierniej realizuje te linie razem z TVN-em, z Gazetą Wyborczą, z WP, z innymi najpotężniejszymi nośnikami, no powiedziałbym, tego, co wspiera Donalda Tuska. Może na tym poprzestanę. Otóż myślę, że trzeba przypomnieć, bo zresztą będziemy o tym wciąż słyszeli w najbliższym czasie, że powstaje komisja do badania wpływów rosyjskich w Polsce, w których głównym oskarżonym będzie PiS. Minister Macierewicz jako główny oskarżony, zapewne minister, przepraszam, premier Morawiecki jako drugi główny oskarżony. Ten premier Morawiecki, który razem z Jarosławem Kaczyńskim pojechał w marcu roku 2022 pod niebezpieczeństwem zbombardowania ich pociągu, którym jechali do Kijowa, pojechał do stolicy oblężonej przez Rosjan, jeszcze wtedy oblężonej, żeby zadokumentować jako pierwsza wizyta na tym szczeblu, najwyższym szczeblu, razem z premierem Czech i premierem Słowenii, że Ukraina nie jest sama. Wtedy Donald Tusk i Radosław Sikorski prowadzili politykę twitterową. Ale warto może zwrócić uwagę, że ta wizyta miała ogromne znaczenie dla Ukraińców. I Mateusz Morawiecki i i Jarosław Kaczyński, którzy byli wtedy, w tym krytycznym momencie, jako pierwsi goście zagraniczni w Kijowie, zostali uhonorowani tablicami w Alei Odwagi na Placu Konstytucji w Kijowie. No myślę, że w ramach postępowania tej komisji, którą szykuje Donald Tusk, trzeba będzie zdemontować te tablice w Kijowie. Trzeba będzie oczywiście zmienić także nazwę jednej z największych alei w Tbilisi, w Gruzji, która nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No bo przecież zadaniem tej komisji jest wykazanie, że PiS zawsze realizował politykę Putina. Otóż tu widzę największe zagrożenie, nie polegające na zdradzie państwowej, ale na próbie zniszczenia naszej zdolności rozróżniania rzeczywistości od nierzeczywistości. To jest najważniejszy front walki ze zdradą. Nie możemy opuścić rzeczywistości. Nie możemy pozwolić, żeby nierzeczywistość zastąpiła rzeczywistość. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć pewien cytat, to już ostatni, tym razem z autora, który najlepiej, najszybciej, najbardziej proroczo zdefiniował istotę zagrożenia, które dzisiaj realizuje Donald Tusk. Tym autorem był Józef Mackiewicz, a cytat, który przytoczę, pochodzi z powieści Czarny sufit. Notabene bardzo zachęcam Państwa, jest dostępny na kanale YouTube, ewentualnie przez stronę IPN można wejść na ten program. Godzinny film, czy raczej teatr telewizji nakręcony ze środków IPN, na najwyższym poziomie aktorskim przez najlepszych aktorów grany, pod tytułem Czarny sufit, przedstawiający rozmowę Józefa Mackiewicza z redaktorem Giedroyciem na temat istoty zagrożenia sowieckiego. Bardzo zachęcam. Czarny sufit, proszę wpisać, wyświetlicie Państwo na YouTubie. 52 minuty kapitalnej refleksji. Otóż ten tytuł nawiązuje do
właśnie cytatu, który chcę przytoczyć, cytatu z Drogi donikąd, w którym bohater tłumaczy drugiemu z bohaterów w czasach, kiedy Sowiety zajęły już wschodnią Polskę w 1939 roku, w 1940, na czym polega istota zagrożenia. Mówi tak. Jeżeli ktoś z normalnych ludzi w normalnych warunkach zechce zełgać, że sufit jest nie biały, ale czarny, to rzecz wyda nam się zrazu bardzo trudna. Zaczniemy od kołowania, chrząkania, wskazywania na cienie po rogach. Będziemy tłumaczyć, że w istocie nie jest on już tak zupełnie czysto biały. Jednym słowem, będziemy się posługiwać skomplikowaną metodą, która zresztą nie doprowadzi w końcu do celu, bo nikogo nie przekonamy, że sufit jest czarny. Co robią natomiast bolszewicy? Wskazują sufit i mówią od razu. Widzicie ten sufit? On jest czarny jak smoła. Punkt. Dowiedli od razu. To myślisz, że to jest ważne dla ludzi, że prawda jest odwrotna? Zapewne tak myślisz. A oni, czyli bolszewicy, przekonali się na podstawie praktyki, że to wcale nie jest ważne. Że wszystko można twierdzić i że twierdzenie zależy nie od jego treści, a od sposobu jego wyrażania. I oto widzimy, jak dochodzą do następnego etapu, powiadając do ludzi tak. A teraz wyobraźcie sobie, że istnieją podli kłamcy, wrogowie wszelkiej prawdy, naukowej postępu i wiedzy, którzy tak nisko upadli w swym nikczemnym zakłamaniu za pieniądze kapitalistów, że ośmielają się łgać w żywe oczy, że sufit jest biały. I zebrany tłum wyrazi swe oburzenie, wzgardę, a nawet śmiać się będzie i wykpiwać tak oczywiste kłamstwa tych wrogów prawdy. My sądzimy dotychczas, że oni mogą wyczyniać takie seanse zbiorowej hipnozy nie tylko u siebie po uprzednim zmaltretowaniu swoich obywateli. Nic podobnego. Oto przychodzą do nas i wydają na przykład broszurkę o tym, co u nas się działo. Dla nas, o nas samych. Bolszewicy przyszli i powiedzieli nam, na czym polega nasza historia. To zauważył Mackiewicz i pozwólcie Państwo, że doczytam do końca to, co napisał, przypominając tę broszurkę z 1939 roku propagandową, bo ona jako żywo przypomina dzisiaj tworzone w Polsce na użytek polskiej młodzieży, studentów i kupowane bardzo chętnie, przyjmowane jako prawda tezy nowej historii ludowej. Cytuję tę broszurkę wydaną przez Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej 18 Moskiewskiej Drukarni Poligrafii. W Polsce istniało takie prawo, że gdy zaskrzypi koło uwozu chłopskiego, niepokojąc cen obszarnika, chłop musi płacić 7 tysięcy złotych sztrafu. Obszarnik ma prawo bić chłopa aż do utraty przytomności, zabrać mu ziemię i cały inwentarz, zupełnie bezkarnie i bez sądu. Robotnik pracować musiał 20 godzin na dobę. W armii bito pałkami. Żydzi mogli tylko chodzić po niektórych ulicach, po innych nie mieli prawa. Tak wyglądała Druga Rzeczpospolita. Tak wyglądała w oczach sowieckiego propagandysty. Ale tak wygląda w oczach wielu naszych młodszych współobywateli, którzy wierzą w tę propagandę podanej w nowym neomarksistowskim opakowaniu. Kłamstwo można wmówić skutecznie aż do pełnego odwrócenia od prawdy. Ale nikt nie zrobił tego tak szybko, tak brutalnie i tak skutecznie jak rząd Donalda Tuska. Dlatego nazywam go najskuteczniejszym odnowicielem bolszewickiego kłamstwa w historii Polski. I to jest zagrożenie, które musimy wziąć najpoważniej pod uwagę. Apelowałem o to wcześniej, by Prawo i Sprawiedliwość jako partia, która przegrała wybory, ale pozostaje najsilniejszą partią opozycyjną, wyciągnęło wnioski ze swojego najbardziej fundamentalnego błędu, jakim było zlekceważenie kwestii dotarcia do opinii publicznej, do Polaków z prostym przekazem prawdy. Zamiast tego uprawiano na bardzo siermiężny sposób propagandę partyjną, wyłącznie za pośrednictwem telewizji publicznej, która naturalnie przez nową władzę została przejęta i w ten sposób kanały dotarcia do prawdy, do rzetelnej informacji zostały praktycznie rzecz biorąc zatkane. Nie ma ich, prawie nie ma, jest ich bardzo niewiele.
docierają do kilku procent współobywateli. To jest dramatyczne wyzwanie, przed którym stoimy, a jeżeli nie odbudujemy tych kontaktów, informacji, jeżeli nie będziemy uporczywie bronić prawdy, nie damy sobie wmówić, że sufit nad nami jest czarny, ale będziemy starali się przypomnieć, jak było, jak pamiętamy i jak mamy na to dowody wciąż jeszcze niezniszczone i jak kłamią ci, którzy twierdzą, że sufit nad nami jest czarny, że to PiS był antypolską partią Putina, a rząd Donalda Tuska zawsze realizował interes Polski przeciwko Putinowi. Jeżeli będziemy konsekwentnie bronili tej prawdy i jej odróżnienia od kłamstwa, wtedy być może przyjdzie czas na następny etap. Na to, co napisał Mackiewicz w dalszej części tego cytatu, a ja tego nie zacytuję, ale kto ciekaw, zajrzy do Drogi Donikąd i dowie się, co Mackiewicz powiedział. Potrzebne jest, żeby ostatecznie rozprawić się ze zdrajcami. W pewnym sensie takiej odpowiedzi udzielił także na Targowice Tadeusz Kościuszko ze swoim powstaniem. I ci, którzy postawili szubienicę w Warszawie, a także jedna nawet stanęła tutaj w Krakowie na rynku w czasie tamtego powstania. Taka była odpowiedź na tamtą Targowicę. Jaka będzie odpowiedź na współczesną Targowicę? Nie wiem. Wiem, że potrzebne jest wytrwałe i coraz bardziej skuteczne, do tego są potrzebne narzędzia, bronienie, obrona prawdy przed kłamstwem, rzeczywistości przed nierzeczywistością. To jest najważniejszy front, najważniejszy odcinek naszej walki ze zdradą w roku 2024. Dziękuję bardzo.